Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry panie przewodniczący, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze. Relacje z Ukrainą są w coraz gorszym stanie. To wina Kijowa, Warszawy, którejś wyłącznie ze stron, czy każdego po trochu? Ta sytuacja jest trudna, dlatego że Polska przez ostatnie dwa lata naprawdę bardzo dużo Ukrainie pomagała. Pomagała i logistycznie, i pomagała wojskowo, i pomagała też w takiej opiece dyplomatycznej, bo chyba największym ambasadorem ukraińskich interesów była Polska. Robiła co mogła na pewno. Robiła więcej niż mogła. Okay. Żeby nie było wątpliwości, robiliśmy więcej niż mogliśmy, bo się rozbrajaliśmy po to, żeby Ukraina się broniła i to też w polskim było interesie. I dzisiaj jak patrzę na to, jak wypadają się politycy ukraińscy, nie wszyscy, ale niektórzy mówią, że tutaj... No z prezydentem Zełenskim na czele przecież to... Tak, chociaż wczoraj też powiedział, że szuka cały czas przyjaźni. To mam takie mentalne poczucie, że te relacje zostały gdzieś zaprzepaszczone. I tutaj chyba najbardziej mam pretensje do PiSu. To znaczy, myślę sobie tak, najpierw wiele im pomagaliśmy, a później dyplomatycznie na tym przegrywamy. Wie pan, do czego mam największą pretensję? Do tej całej sprawy związanej ze zbożem. Bo uważam, że można było ją inaczej załatwić. Chociażby tak, jak Lewica proponowała. To znaczy, żebyśmy system kaucyjny wprowadzili, żeby to zboże przez Polskę przejeżdżało, ale żeby dopiero jak z Polski wyjedzie, kaucje były zdejmowane z tego transportu, który przeszedł. Politycy PiS mówili, że to by było niezgodne z unijnym prawem. A zgodne z unijnym prawem jest jednostronne zamykanie granic? No to tak samo. To znaczy mamy do czynienia z sytuacją, w której dzisiaj PiSowi jest na rękę, bo mam wrażenie, że PiS idzie w stronę takiego lekkiego zwarcia z Ukrainą, bo z jednej strony daje sobie poczucie, że zabiera poparcie Konfederacji, ale z drugiej na kanwę tej kampanii wyborczej składa to, że będą straty w relacjach polsko-ukraińskich. Według mnie to głupie jest. Znaczy niczemu niepotrzebne, bo mamy komisarza swojego w Europie, zresztą nominowanego przez PiS, pana Wojciechowskiego, wystarczyłoby tam być dobrym lobbystą, żeby tą kaucję wynegocjować. I gdyby ta kaucja była, to to zboże po pierwsze by wjeżdżało, po drugie by wyjeżdżało, a nie byłoby problemu z Ukrainą. Okay, a wasi ludzie w Parlamencie Europejskim chociażby za tym lobbowali? Lobbowaliśmy, tylko komisarzem europejskim jest w tej sprawie o spraw rolnictwa pan Wojciechowski. To tak nie do końca w tej, bo kwestia... Mówiłem, ja mówię pan też o komisji... Tak dalej, to bardziej handel niż rolnictwo. No dobra, tylko że jak jesteś w jednym rządzie, to komisja Europejska, to też polityków PiS-u, to pytałem, no tak, no przełożenie jeden jakieś... rząd, Komisja jest. Europejska, no to wiadomo... Chociażby przy jednym stole nieraz... No siedzą, nie siedzą, Wojciechowski siedzi koło komisarz, koło von der Leyen, siedzi i może iść trochę polobować. Ostatnie zdanie. Dlatego mam pretensje do pana Wojciechowskiego za to, że będąc przedstawicielem PiS-u w Komisji Europejskiej, nie był dobrym lobbystą, bo nie był. Mówi pan o błędach, pana zdaniem, popełnionych przez Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o rolnictwo, o kwestie zbóż, a jeżeli chodzi o Ukrainę i tę pomoc, którą, jak pan mówił, świadczyliśmy większą niż mogliśmy nawet. Jak słyszy pan te słowa chociażby prezydenta Zełenskiego, to co pan myśli? Wina PiS-u też pan myśli? Nie, znaczy patrzę sobie na politykę w pewnym długim horyzoncie. To znaczy my nie pomagaliśmy Ukrainie dlatego, że było tylko i wyłącznie na te nasze takie widzimisię polskie. Jasne, nasz interes. Tylko pomagaliśmy, bo mamy swój interes. Znaczy to jest tak, że polscy żołnierze tam nie walczą, chyba że ochotnicy, chyba że wyjechali jakieś osoby, które chciały być na linii frontu, ale nie wysyłamy tam z polskich wojsk. Polskie matki nie płaczą, bo nikt nie zostaje zabity i tak naprawdę bronimy też polskiej racji stanu, bo jeżeli Ukraina by przegrała, a będziemy mieli Rosjan przy polskiej granicy i będziemy mieli Rosjan pod Przemyślem, no to byśmy musieli jeszcze więcej się denerwować, co się wydarzy. Okay, ale polską racją stanu jest rozpomaganie. Rozczarowany jestem słowami. Czy uważa pan, że to no, absolutnie niewłaściwe, niepotrzebne, głupie słowa, które padły? Uważam zatem, że trzeba było pomagać, a dzisiaj uważam, że i trzeba pomagać dalej, dlatego że to jest polska racja stanu, ale jestem rozczarowany słowami ukraińskich polityków i niektórymi słowami pana prezydenta Zełenskiego, który Polaków nazywał największych przyjaciółmi, a dzisiaj chce z nami się sądzić przed Światową Organizacją Handlu za Zboże. To jest też niepotrzebne w takich bilateralnych relacjach. Coś się skończyło w tych naszych wzajemnych relacjach, czy to taki zakręt jeden, z którego wyjdziemy znowu na prostą? Nie, no musimy z niego jakoś wyjść na prostą. Ja wierzę, że uda się go poukładać, bo wie pan, no jak patrzę sobie, że dziś Zełenski się z kimś pokłócił albo jakiś członek rządu ukraińskiego, to z drugiej strony mam Putina, który może zająć tą Ukrainę, wjedzie pod ten przemysł czołgami. Co będziemy tutaj w programie rozmawiali? To jest lepiej czy gorzej by było? No, pytanie retoryczne oczywiście, no, nie właśnie, trzeba na nie byłoby gorzej, no. Panie przewodniczący, o filmie Zielona Granica porozmawiajmy chwilę. Pani Holland dzisiaj... Nie oglądałem. Ja też nie oglądałem, ale... Wszyscy tu mówią, że oglądali, wszyscy widzieli. Ja nie oglądałem. Nie oglądaliśmy, ale widzieliśmy na pewno jakieś krótkie fragmenty, zwiastuny, które no, pokazują mniej więcej, jak sytuacja na granicy jest w tym filmie przedstawiona. Chyba możemy na ich podstawie konkretne wnioski
Polski wyciągnąć. Co pan myśli o tym pomyśle, żeby spotem rządowym poprzedzane były projekcje tego filmu? No pomyślę, czy już decyzji w zasadzie chyba? Myślę sobie, że Prawo i Sprawiedliwość świadomie wprowadza kulturę do polityki, to znaczy film do polityki wciąga na siłę pani Agnieszki Holland. Oj, ten dlatego, film chyba jest polityczny. Ale niech pan pozwoli, żeby przykryć sprawę dotyczącą afer wizowych, tego, że mur wybudowany, a ktoś przez niego przeskakuje, że mamy jakiś proces, z którym łatwo powiedzieć panu Ziobrze, o tutaj, my będziemy bronili Polaków, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Taka trochę dyskusja o niczym, takie bicie piany. Weźmiemy, będziemy spoty publikowali. Jestem za tym, żeby szanować polski mundur, ale jestem też za tym, żeby pokazywać prawdę. Prawda jest taka, że polskim służbom zdarzały się wypchnięcia poza granicę, umierały osoby jakieś tam na granicy. To jest tak, że musimy zdawać sobie sprawę, że reżim Łukaszenki będzie przeciwko Polsce taką wojnę hybrydową prowadził, dopóki będzie pompowany albo kroplówkowany przez Putina. Wszystko się będzie działo. Ale gdyby nie pan Kaczyński z taką narracją, że ten film trzeba obrażać i jego ekipa, która mówi, że tutaj Holland wpisuje się w rosyjską narrację, to nie mielibyśmy żadnego problemu. Filmy powstawały i w Stanach o Wietnamie, i powstawały o Iraku, i powstawały w Niemczech o II wojnie światowej, i w Brytanii powstawały o Brexicie, i będą filmy powstawały. Jeżeli z filmu chcemy robić politykę, no to robimy ją politykę i później okazuje się, że zamiast się cieszyć, że mamy jakieś nagrody w festiwalu w Wenecji, być może nominacje do Oscara, to my będziemy przed filmami Agnieszki Holland, jednej z najlepszych polskich reżyserek, puszczali jakieś spoty promujące inną narrację. Głupie to jest. No tak, tylko że jeżeli polskie służby pokazuje w fatalnym świetle ten film, to ale co z tego, że jest on nagrodzony i też kwestia jednak czasu, w którym jest premiera tego filmu. Pan mówi, że polityka jest sprowadzana do filmu, to chyba ten film absolutnie jest też narzędziem jakimś w bieżącej polityce. Nigdy nie uważałem, że narzędzia w postaci utworów, czy to filmowych, czy literackich, powinny być mieszane do polityki. Przypominam sobie rok 2019 i filmy braci Sekielskich. No i co? I one zmieniły bardzo politykę. One zmieniły społeczne odczucie dotyczące pedofilii, dotyczące tego, że trzeba karać bezwzględnie, jak to się... Wtedy to zdaje się, że wahadło w drugą stronę się odchyliło. Więc jak pyta mnie pan, czy filmy... Bilans był taki, że korzystnie dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy filmy powinny być używane w narracji politycznej? Nie. Czy Agnieszka Holland ma prawo do robienia filmu, jaki jej się podoba? Ma prawo do tego. Kto chce iść do kina, ten do kina idzie. Kto nie chce do kina, ten do kina nie idzie. Ale powiem panu uczciwie, ja jestem naprawdę zwolennikiem tego, żeby od takich sytuacji jak mieszanie kultury do polityki uciekać. A PiS robi to z premedytacją. Obraża tą Agnieszkę Holland. Prowadzi jakąś narrację polityczną. Wstydzą się tego, że pan Rau pod jego bokiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zorganizowana grupa przestępcza działała. Dlatego to się sprowadza. Atakują panią Holland, bo Rau ma problemy. Minister Spraw Zagranicznych za to, co się działo pod jego boczkiem, że tam wizy były sprzedawane, nieważne ile ich było, ważne, że były sprzedawane, powinien podać się do dymisji. Tylko, że panie przewodniczący, okej, dymisja Zbigniewa Rała to jedno, ale pan użył konkretnej kategorii prawnej, też zorganizowana grupa przestępcza. A 7 osób? Zagranicznych. No 7 osób zarejestrowanych. Rozumiem. Ale to dużo czy mało? Są zarzuty i tak dalej, afera jest faktem. Panie redaktorze, 7 osób? Zorganizowaną grupę przestępczą. Ale 7 osób to dużo czy mało? No dużo, tak, no 7 osób to dużo. Ja nie umniejszam tej afery, bo też ją widzę i nieprawidłowości są faktem po prostu, tylko... Myślę, że gdyby pan Rab był uczciwy, to przyszedł i powiedziałby tak. Tolerowałem pana Wawrzyka przez kilka miesięcy, kiedy zarzuty dla jego asystentów były postawione. Jaki jest problem ze Zbigniewem Rałem? Jest jedynką na liście Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. Ale to jest jego... Ale to ktoś bierze za niego odpowiedzialność. Odpowiedzialność za niego pan Kaczyński, pan Morawiecki. Zrobili go ministrem, zrobili go jedynką. Nie biorą za niego odpowiedzialność. Ja patrzę sobie na to w bardzo prosty sposób. Taki jak ze Żnina, w którym byłem przedwczoraj, jak z Mogilna, jak z Koronowa, jak z Bydgoszczy. I wszędzie słyszę, w tej aferze to tak naprawdę tylko chowali głowy w piasek i tak naprawdę za wszelką cenę zamiecenie dywanu pod dywan. Gdyby te dymisje były, to było wiadomo, że ktoś jest naprawdę winny. A tutaj Wawrzyka schowali, zniknął, pojawił się w szpitalu. Nieważne, co tam mu się stało. No ale ważne... serio, panie pośle, ale to nie wiem, Lewica tak często zwraca uwagę na kwestie, nie wiem, zdrowia psychicznego i tak dalej, a w tym przypadku tak o tym mówicie, lekceważąco. Nie, ja nie wiem, różne krążą plotki, jeżeli chodzi o te historie, ale mówi pan, zniknął, pojawił się w szpitalu i tak dalej. Ale no właśnie o tych plotkach... Czy to jest sytuacja, którą tak można bagatelizować i żartować właśnie z tego? No tak, bo wczoraj Donald Tusk mówił, że też, nie wiem jak dokładnie jakiego użył sformułowania, ale rzekoma próba samobójcza. Ale ja to wrócę do tych plotek. No są...
informacje przedstawicieli służb, którzy byli na miejscu w domu, czy w miejscu przebywania pana Wawrzyka, no i anonimowo, bo są jednak przedstawicielami służb policyjnych i przedstawili tą sytuację, jak ona wyglądała. No więc jeżeli... Ale to, wie pan, już słyszałem ze 4 wersje tej historii, przedstawiali... To żebyśmy domknęli ten temat, powiem panu tak. Ja mam pretensję, że pan Wawrzyk się schował, a nie wyszedł i nie powiedział: przepraszam, nie wiedziałem, to są jacyś moi asystenci, ja jestem tutaj niewinny. Zniknął. Amba Fatima, Wawrzyka nie ma. A teraz się okazuje, że gdzieś się pojawił. Gdyby wyszedł, przeprosił, powiedział, że miał problemy psychiczne, ja bym przyszedł do pana i powiedział: dobra, no gość z honorem. Na tym polegają, panie przewodniczący, te problemy psychiczne, że człowiek wtedy nie wychodzi z otwartą przybicą, tylko na tym ale polega. Ale myśli pan, że ja bym się bał... Gdyby mój asystent, mam ich kilkunastu, zrobił przekręty. Nie bierze tego pod uwagę, ale niech pan pozwoli. Zdaję sobie sprawę, że może być coś ale takiego. Ale niech pan jak... pozwoli dokończyć, bo to jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć. Gdyby pan Wawrzyk po aferze wyszedł, a się nie schował i przeprosił, powiedział: nie wiedziałem, nie wiem, co się działo, nie miałem, odchodzę z polityki, to ja bym miał inne zdanie. A on się schował, zniknął, nie było go 2 tygodnie, afera się rozkręcała, PiS nic w tej sprawie nie mówił i później nagle mamy ten wytwór tego, co się wydarzyło. Nie wiem, co się wydarzyło. Jeżeli to była próba samobójcza, to życzę mu zdrowia. Jeżeli jej nie było, to uważam, że to jest schowanie głowy w piasek. Ale serio, panie pośle, to jest, nie wiem, wystarczająca delikatność, z jaką pan mówi o tej sprawie. No człowiek, mówi pan, że próba samobójcza, nie próba samobójcza, powinien wyjść i powiedzieć, no chyba... Nie, przed. No tak, przed próbą samobójczą powinien wyjść i powiedzieć, ale to polega, że... A 2 tygodnie tam było. Jeżeli ktoś psychicznie jest w takim fatalnym stanie, że problem jest ta próba samobójcza, to chyba ma problem z tym, żeby wyjść do ludzi i opowiedzieć o swojej sytuacji. Bo robił przekręty, czy nie? No ale ja nie neguję tego, znaczy, że... Panie redaktorze, nie, że nie dam spuścić. Zupełnie, tylko chodzi mi o to, że mówicie o takiej wrażliwości, jeżeli chodzi o kwestie chorób psychicznych. Ale jeszcze raz w tej sprawie po prostu zero jakiejkolwiek... Ale jeszcze raz panu pokazuję przestrzeń. Było 2 tygodnie czasu po aferze. Mhm. Rozumie pan, że można wyjść i powiedzieć ludziom, którzy obserwują nas. Nie, ja rozumiem, że człowiek nie jest w stanie. Robił przekręty. No, także dlatego. To nawet nie umie napisać na Facebooku. Nie, rozumiem. To ja panu uczciwie powiem, że nie rozumiem, że ktoś robił przekręty i dlatego mamy mówić: słuchaj, no nic się nie stało. Nie, ale ja nie mówię, że to znaczy, że nic się nie stało. Prawo powinno działać dalej i tak dalej, organy wszystkie. Ale to ja oczekuję od ludzi, że psychicznie ktoś doprowadzony jest do takiego stanu nawet w wyniku swoich błędów. To ja... Nie wiem, przestępstw ewentualnych. No właśnie. Ale jeżeli jest próba samobójcza i pan to traktuje jako jakiś, nie wiem, element gry i... Powiedziałem panu o tych w całej sekwencji. Pierwsza sekwencja jest taka. Jeżeli było 2 tygodnie... Panie proszę, to w internetowej dogrywce, dobrze? Dokończymy ten wątek. Oczywiście. Radiową część sedna sprawy. Kończymy. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy, jest cały czas i będzie z nami. Zapraszamy na dogrywkę sedna sprawy. Radio Plus. Sedno sprawy. Bo to ważne jest. Krzysztof Gawkowski, tak. To jest ważne. Panie, żebyśmy tą sekwencję poukładali i powiedzieli, jak ona wyglądała. Mamy 31 sierpnia, kiedy pan Wawrzyk zostaje zdjęty ze stanowiska. Mija 2 tygodnie. Pana Wawrzyka nie ma. PiS mówi, że się nic nie wydarzyło. Afery prawie nie było. Że mieliśmy aferka. PiS-u tak mówią, jasne. Zamiast wyjść w tym czasie, nawet po dniu, po dwóch, po trzech, napisać cokolwiek, przepraszam, nie wiedziałem, nie mamy żadnego komentarza, zniknął, w ogóle nie ma go. Dobra. Później pojawiają się sekwencyjnie, od mniej więcej 7-8 września, informacje, że asystent, że grupa, że aresztowanie asystenta, że fundacja, że centrum w Łodzi. No i czy odbywa się sekwencyjnie coś, co ujawnia prawdę o tym, co się tam działo? Nie odbywa się. Ale czy ostatnie zdanie. I na końcu tego procesu mamy sytuację, w której mogło dojść do próby samobójczej, bądź mogło nie dojść. Nie wiemy, jak było. To ja teraz mówię o próbie samobójczej. Jeżeli doszło, to należy mu się współczucie i pomoc. Ale jeżeli nie doszło, to znaczy, że to jest dalej przekręt jakiś. Ja nie wiem, co to było, ale 2 tygodnie zgłaszam zarzut, że... To przekręt, jasne. To 2 tygodnie nic nie mówię. Dla mnie to jest skandaliczne, że przez 2 tygodnie nie powiedział przepraszam. Ja nie mówię, że nie było przekrętu, tylko chodzi mi o to, że formacja, która tak często podnosi kwestie zdrowia psychicznego i tak dalej, nie ma tutaj zero... wrażliwości. Ale wrażliwość jest, jeżeli była rzeczywiście sytuacja krytyczna. Ja o niej nie wiem, że była. No, ale znaczy, nie wie pan... No nie, dlatego, że są głosy, które... Wielu informacji, które się pojawiały, jednak przede wszystkim jest taka, że doszło do tej próby samobójczej. U pana Ziobry. To pan Ziobro mówił. Ja nie wierzę panu Ziobrze. No nie, no wcześniej też mówiły media. Nie, no służby, jakby... które były na miejscu, policjanci, którzy się anonimowo wypadają, mówią, że nie było. Od nich, powiedzmy, od osób, które ministra Wawrzyka znają, jakby nie chcę o jakichś szczegółach mówić dotyczących jego... Życzę mu zdrowia, ale uważam, ale że... Nie, ministrze. Pośle. Dobra, z tymi inspe to sobie dajmy spokój. Panie przewodniczący, w takim razie. Pan Wawrzyk powinien odpowiedzieć za tą aferę. A PiS chce schować głowę całą swoją
formacyjną w piasek i nie chcę w tej sprawie nic ujawniać. Taką mam w tej sprawie ocenę. Okej, panie przewodniczący, to ten temat póki co zamknijmy, chociaż on oczywiście zamknięty nie jest. Niech organy ścigania działają i wyjaśniają tę sprawę, a jak ewentualnie zmieni się władza, to wy wtedy będziecie tego pilnować. O Platformie i relacjach na opozycji chciałem, panie przewodniczący, trochę porozmawiać. 1 października marsz, wy chcieliście rozmowy na temat tego marszu. Dalej ją proponujemy. Wcześniej też chcieliście rozmowy na przykład o takim pakcie o nieagresji między partiami opozycyjnymi przed wybrami. Jest ten pakt o nieagresji? Jest. No są rozmowy. Donald Tusk rozmawiał z Włodkiem Czerzastym. Mhm. My z Platformą, ale i z Hołownią, bo te relacje z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem i z Szymonem Hołownią mamy dobre. Jest taki, że Lewica nikogo nie będzie w tej kampanii opozycyjnie atakowała i dotrzymujemy. Ale Platforma też pan ma takie zapewnienia? Jakieś deklaracje konkretne padły? Padają z ust polityków Platformy, którzy mówią, że po wyborach będą rządzić z Lewicą. Donald Tusk mówi, że pomimo tego, że nie ze wszystkim mówią, się... Że z Konfederacją może będą rządzić. To Jan Grabiec. Nie wierzę w to, że będzie Donald Tusk rządził z Konfederacją. Wierzę, że Lewica... Jeżeli tak mówi rzecznik Platformy, to pan nie wierzy w jego słowa? Nie, ja słyszałem tą wypowiedź. On nie powiedział, że będzie rządził z Platformy, z Konfederacją. Możliwy jest techniczny układ, który powstrzyma rząd Konfederacji z PiS-em. Patrzę na to w sposób bardzo pragmatyczny. Trzeba wygrać wybory. Mhm. Lewica zrobi wszystko, żeby je wygrać. Na opozycji wroga nie będzie szukała. Na marszu ja będę na pewno. Będzie też wielu naszych liderów. My z Platformą nie zamierzamy konkurować o to, kto będzie pierwszy na opozycji. My zamierzamy być w parlamencie siłą parlamentarną, która będzie pilnowała też Platformy Obywatelskiej, Hołowni w obietnicach po wyborach. Mamy średnią sondażową 10-12%. My walczymy o powtórzenie wyniku z 2019 roku. 12 z hakiem, tak? Ponad 12. To jest taki cel operacyjny, który postanowiliśmy. Ta współpraca z opozycją według nas opłaca się wszystkim, bo pokazujemy, że możemy po wyborach się dogadać. Proponowaliśmy pakt senacki. Udało się go zrobić. Później pakt sejmowy o nieagresji. Nieagresja jest. Mówimy teraz jasno. Donald Tusk ma w swoich rękach to, żeby zgromadzić ludzi na 1 października na scenie. My będziemy, bez względu na to, czy na tej scenie będziemy, czy nie. Wy jeszcze tego nie wiecie, tak? To nie lekceważy was trochę ta Platforma, bo ja już słyszę to od, nie wiem, tygodnia więcej. Chyba z przewodniczącym Czarzastym rozmawiałem w ubiegłym tygodniu i mówił mi, że no pójdziecie, jak Donald Tusk zapewni, że tak, ale... właśnie będziecie tak równorzędnie potraktowani jak politycy Platformy. Ja patrzę na to... Ciągle nic? Bo tutaj jest 4 podmioty. To znaczy niektóre podmioty ogłaszają, że nie chcą iść na marsz albo że nie będą. No nie, ale to wystarczy Donald Tusk, który powie... Tak, jak będziecie, ale to oczywiście. Ale on mówi o tym, że zaprasza wszystkich na marsz. Ja czuję to zaproszenie. Na scenę, no bo jeżeli mówił o tym Włodzimierz Czerzasty, że to jest warunek. Nie wiem, czy kiedykolwiek mówił o jakimś warunkowaniu. Może nie użył słowa warunek, ale mówił, że tak powinno to wyglądać. Wyglądać powinno tak, że powinna być każda siła polityczna na tym marszu i każda siła polityczna powinna coś powiedzieć. Ja jestem przekonany, że Lewica będzie i będzie mówiła. Ale panie przewodniczący, jeżeli chodzi o te relacje z Platformą, nie czujecie się trochę lekceważeni jednak? Nie. Chcecie rozmawiać o marszu, a Donald Tusk co na to? Nie, no marszu to my rozmawiamy. Nie chcemy rozmawiać dalej. Chcemy rozmawiać o tym, żeby... O minimum programowym chcieliście rozmawiać. O rządzie, rozmawiać. Ale cieszę się, deklaracja Donalda Tuska sprzed 2 dni, że będzie tworzył rząd i z Lewicą, i z Trzecią Drogą po wyborach, i że nie ma wroga na opozycji, to jest jeden z tych elementów, który się układa w pewną spójną całość, że po wyborach opozycja będzie rządziła, a tam będzie Lewica i tam będzie miejsce dla Trzeciej Drogi i pewnie da największe miejsce dla Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, bo ma najwięcej w sondażach. Ale jeżeli chodzi o minimum programowe na przykład, bo też pan mocno forsował takie rozwiązanie. Tak, jestem za tym. Czy Platformy w ogóle o tym z panem rozmawiał? To minimum programowe już ustaliliśmy dawno, bo ono dotyczy spraw łatwych i ale przyjemnych. Ale wewnątrz Lewicy, jak rozumiem. Tak? Nie, wewnątrz też opozycji, bo rozmawialiśmy o rzeczach, które trzeba szybko załatwiać. To są pieniądze z Unii Europejskiej, relacje dotyczące przeprowadzania pieniędzy z KPO, zamknięcie spraw związanych z mediami publicznymi, odpolitycznienie tych mediów, sprawy... Serio? Macie wspólne stanowisko, jeżeli chodzi o media publiczne? Tak, mamy, bo zespoły... No jakie jest? To ja nie jestem upoważniony do tego, żeby mówić o tym stanowisku, ale już... 6-7 miesięcy, na pewno na początku tego roku powstały zespoły w tej sprawie. No, okej, ale panie przewodniczący, ale to macie wspólne stanowisko, jeżeli chodzi o media publiczne, ich konstrukcję, tak, nową, i pan mówi, że nie jest pan upoważniony, żeby powiedzieć Polakom, jak chcecie po wyborach te media publiczne kształtować? Nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, bo znaczy, prawo jest... Szczegółów pan nie zna, czy pan zna te szczegóły, ale nie znam szczegóły i nie powiem o nich nic więcej, oprócz tego, że są rozmowy między partiami opozycyjnymi, jak zamknąć sprawę dotyczącą odpolitycznienia, bo pan mówi o konstrukcji mediów publicznych, a ja uważam, że trudniejszą sprawą jest doprowadzenie do tego, żeby je
odpolitycznić, bo przypominam, że jest Radia Mediów Narodowych, która jest organem sejmowym, bo ustawowym, który jest wybierany przez Sejm. I to są niełatwe sprawy. Żeby to się udało... Konstytucyjny organ jeszcze do tego, Krajowa Rada. Tak, trzeba to wszystko trzymać w tajemnicy, żeby ci, którzy będą chcieli, żeby to się nie udało, żeby o tym nie wiedzieli. Okej, czyli jest jakiś tajemny plan na przejęcie mediów publicznych. Pokazuje panu... Takich rozumiem, że omijający prezydenta, tak? Odpolitycznienie. No prezydent tutaj mógłby sam... Odpolitycznienie mediów publicznych jest dla partii opozycyjnych priorytetem. I rozmawiamy, tak jak na przykład rozmawiamy o sytuacjach dotyczących KRS-u, napraw wymiaru sprawiedliwości, jak to zrobić. Rozmawiamy od miesięcy i w tych sprawach minimum programowe jest. I naprawdę Polakom nie można tego powiedzieć, panie przewodniczący, w tajemnicy będziecie to trzymać, jakie... Przed PiS-em oczywiście. No ale nie, no przed Polakami. Nie, no oczywiście, że będziemy trzymali. A to co jest? Albo prezydent jest nielegalne działania? Nie, prezydent jest z PiS-u. Dlaczego mamy pomagać PiS-owi? Ja nie będę pomagał PiS-owi, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie i przez prezydenta czasie, będzie blokowało te wszystkie rzeczy. W jakim czasie nastąpi to odpolitycznienie mediów publicznych? Myślę, że to są tygodnie po zwycięskich wyborach. Znaczy Sejm się najpierw musi zebrać. Wie pan, ja nie wiem, kiedy się Sejm zbierze, czy to będzie dwa tygodnie, czy miesiąc. Okay. A weto prezydenta? Ale nie będziemy rozmawiali o szczegółach. Ja o niczym nie będę rozmawiał, co dotyczy szczegółów. Powiem panu tak. Są na ten temat rozmowy i były już dawno. To nie jest tak, że opozycja nie myśli, jak to zrobić. Bo wszyscy mówią, że opozycja są nie rozmawia, a rozmawia. I ma plany, ale nie o wszystkich mówi, bo PiS stoi za rogiem i słucha. Nas też pewnie. Jak to wszystko tajemniczo brzmi, panie Nie, to proszę. Nie brzmi tajemniczo, po prostu trzeba być sprytniejszy niż PiS. Tajemny plan na przejęcie mediów publicznych. Odpolitycznienie mediów publicznych. Odpolitycznienie. A nie? Daj Boże, odpolitycznienie, oczywiście. Tak. Moja wiara jest skromna w odpolitycznienie. A moja głęboka. Ale oczywiście trzymam kciuki, żeby były niepolityczne media publiczne. To zawsze dla społeczeństwa lepiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Dzięki. Był gościem Sedna Sprawy. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Życzę dobrego dnia i dobrego weekendu. Radio Plus. Sedno Sprawy.